A teraz przechodzimy do oficjalnej części. Otwieram oficjalnie 29. sesję Rady Dzielnicy 14. Proszę o wypełnianie, podpisywanie listy obecności, ale stwierdzam, że jest forum i Rada jest władna do podejmowania uchwał. Drodzy Państwo, otrzymaliście porządek obrad. Teraz jesteśmy w punkcie drugim. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. I tutaj w imieniu zarządu, drodzy Państwo, pozwolę sobie zgłosić kilka poprawek do przedłożonego Państwu projektu porządku. Drodzy Państwo, w imieniu zarządu wnioskuję o... obradowała komisja zdrowia, ale rozumiem, obrady już się zakończyły. Myśmy akurat zaczęli, dlatego też oni pominęły Państwa kuralne śpiewy. O, ale dołączamy się. Możecie zaśpiewać teraz. Ja proponuję, żeby teraz śpiewały ci te osoby, które tego nie zrobiły przed chwilą. O, ja wiem, pan będzie na pewno też teraz skoncentrował. Ja bym chyba się pierdoła widzę. Występy, natomiast teraz jesteśmy w punkcie drugim, a więc przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. I w imieniu zarządu zgłaszam, aby wprowadzić jako punkt numer 10. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty uchwały nr 25 Rady Dzielnicy 14 w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę do realizacji w latach 2013-2014. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? 21 za. Wydaje się to mało prawdopodobne, aczkolwiek możliwe. No no. No no. Wszyscy są dzisiaj. No nic tak nie wiem. Tam w historii zapisane. Ktoś jest przeciw? Ha, ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Państwo w imieniu zarządu proponuję, aby jako punkt 11 wprowadzić punkt podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej zbycia działek nr 157 przez 134, 156 przez 16, 157 przez 141, nr 7 jednostki ewidencji na nowa kwota się startowała nowego lotniska Krzyżyka. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. 21 za. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Po prostu nie widzę. Proszę Państwa, na sprzeciw w imieniu zarządu proponuję wprowadzenie punktu jako punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy 14 do realizacji w latach 2013-2015. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał. Nie widzę, dziękuję. Drodzy Państwo, jako punkt 13 w imieniu zarządu proponuję podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu Krakowa. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. 21 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Drodzy Państwo, proponuję również w imieniu zarządu, aby wprowadzić jako punkt 14 podjęcie uchwały w sprawie korekty uchwały nr 21 przez 268 przez 12 Rady Dzielnicy 14 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie uściślenia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego Rady Dzielnicy 14 na 2013 rok pod nazwą profilaktyka zdrowia. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. 21 za. To nie jest mój projekt. Jednogłośnie. Drodzy Państwo,
wprowadzonych zmian dotychczasowe punkty 10, 11, 12, 13, 14 otrzymały następującą numerację. 15 informacje przewodniczących komisji programowych, 16 informacje zarządu, 17 sprawy bieżące, 18 oświadczenia i komunikaty, 19 zamknięcie obrad 29 sesji Rady Dzielnicy 14. Czy są jakieś wnioski do projektu porządku obrad? Nie widzę. W związku z czym poddaję pod głosowanie cały projekt porządku obrad wraz z wprowadzonymi poprawkami. Kto z Państwa radnych jest za jego przyjęciem? Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.